Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan. Nie jadł ani nie pił, a oni mówią: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy. Je i pije, a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Jezus w dzisiejszej dobrej nowinie demaskuje nasze ludzkie, chore myślenie o Bogu. Jesteśmy bardzo podejrzliwi i pełni wątpliwości, tak jak pokolenie żyjące w czasach Jezusa. Szukamy dziury w całym, zamiast szukać prawdy. Ani żyjący na pustyni asceta Jan, ani też przebywający pośród ludzi i niegardzący ich gościną Jezus nie byli w stanie zaspokoić ludzkich oczekiwań. Jest takie polskie przysłowie, które dobrze obrazuje tę sytuację. Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Szkoda tylko, że to przysłowie ma zastosowanie również w stosunku do Boga. Zdaje się, że my, ludzie, rościmy sobie prawo do kreowania Boga na własny obraz i podobieństwo. A przecież powinno być na odwrót. To On ma nas kształtować, a nie my Jego. Jesteśmy jak głupiutkie, rozkapryszone i leniwe dzieci. Leniwe, bo nie chce nam się podjąć trudu poszukiwania prawdy. Rozkapryszone, bo gdy Bóg sam przychodzi i objawia nam prawdę, zaczynamy kręcić nosem, szukając wymówek, aby jej tylko nie przyjąć. Głupiutkich, ponieważ odrzucenie prawdy zawsze jest przejawem największej ignorancji i głupoty. W dzisiejszym fragmencie dobrej nowiny najwięcej trudności sprawia przetłumaczenie na nasz język ostatniego zdania. Mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Co to zdanie może oznaczać? Spróbujmy przetłumaczyć je dosłownie z języka greckiego. A została uznana za sprawiedliwą, czyli zgodną z prawem boskim, mądrość ze względu na jej potomstwo. Czyli innymi słowy, ten wypełnia prawo Boże, którego życie wydaje owoce mądrości. Nie ma zbawienia w bezmyślnym wypełnianiu przepisów prawa, ale jedynie w kierowaniu się w życiu mądrością Bożą. Zdaje się, że właśnie to chciał powiedzieć nam dzisiaj Jezus. Bądźmy dziećmi mądrymi, szukającymi prawdy i sercem przylgnijmy do niej.